Cześć! W jednym z odcinków opowiadałem, jak skonfigurować konsolę PlayStation 4 i Fanboxa w przypadku, gdy występują problemy z połączeniem w grach online. W tym odcinku pokażę, co powinni w takim przypadku zrobić użytkownicy Xboxów. Zaczynajmy! Wchodzimy do ustawień i wybieramy opcję sieć. A następnie ustawienia sieci i ustawienia zaawansowane. W tym miejscu sprawdzamy, jaki adres IP ma nasza konsola. Wybieramy opcję ustawienia IP, a następnie ręcznie. Teraz ustawiamy na stałe wewnętrzny adres IP. Dzięki temu nie zmieni się nawet po restarcie konsoli. Wpisuję adres IP, który przed chwilą sprawdziłem. Oczywiście możesz zmienić ostatnią liczbę adresu na dowolną z przedziału od 2 do 254. Ja wpiszę taki sam adres, który konsola miała już przypisany. Teraz maska pod sieci, czyli 255.255.255.0 i brama domyślna, czyli adres IP routera. W moim przypadku będzie to 192.168.1.1. Uzupełniamy też podstawowy adres DNS, taki sam jak brama domyślna. Zapasowy adres DNS zostawiamy pusty. Przechodzimy dalej i czekamy chwilę, aż konsola zapisze nasze ustawienia. To tyle, jeśli chodzi o konsolę, ale żeby korzystać na niej z funkcji online, musimy jeszcze skonfigurować nasz router. Pierwszą i najprostszą metodą jest DMZ. Wejdź na stronę konfiguracyjną Fanboxa i zaloguj się. Domyślnym hasłem jest 8 pierwszych znaków klucza WPA, które znajdziesz na naklejce. Rozwiń opcję i kliknij w zaawansowane, a następnie połączenie z internetem. Jeśli na końcu loginu jest ukośnik IPv6, to kasujemy to. Zaznaczamy opcję wymuś połączenie IPv4 i klikamy zapisz. Po chwili modem będzie już korzystał z IPv4. Jeśli nie ma dopisku po loginie, to zaznaczamy tylko wymuś połączenie IPv4 i klikamy zapisz. Teraz klikamy w zakładkę konfiguracja sieci, a następnie DMZ. Wpisujemy adres IP, który przypisaliśmy konsoli i klikamy zapisz. Korzystanie z trybu DMZ wyłącza zabezpieczenia sieci w Twoim routerze na tym konkretnie adresie IP, co w przypadku konsoli nie powinno być ryzykowne. Jeśli jednak masz co do tego wątpliwości, skorzystaj z drugiej metody konfiguracji Fanboxa, czyli przekierowania portów. Jak to zrobić? Najpierw sprawdź, jakie porty trzeba przekierować w Twojej konsoli. W podręczniku użytkownika sprawdziłem, że u mnie będą to te oto porty. W zakładce Moja sieć sprawdzamy, czy widać naszą konsolę i jak jest nazwana. Teraz przechodzimy do zakładki Zaawansowane, Konfiguracja sieci, a następnie NAT/PAD i dodajemy regułę. Wybieramy Nowa, wpisujemy nazwę np. Xbox, a następnie port wewnętrzny i zewnętrzny, protokół i z listy wybieramy konsolę. Na koniec klikamy Zapisz. Taką konfigurację wykonujemy dla pozostałych portów. Jeśli mimo to nadal będziesz miał problemy z usługami online w danej grze, sprawdź w internecie, jakie jeszcze porty musisz przekierować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli dana gra wymaga przekierowania tych portów, to przed loginem dopisz wielkimi literami bez podkreśnik ochrony kreska i zapisz. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.